zatoki. Słyszeliście, że o tym na pewno, że zatoki mogą dużo szkód dla organizmu przynieść. Na pewno są bardzo nieprzyjemną, niewygodną sferą życia, jeżeli chorują zatoki, zwłaszcza chronicznie. I na pewno są, zabierają pół komfortu życia. Jeżeli ktoś ma zatkane, chronicznie chore zatoki, to jest takim kapryśnym człowiekiem, zaczyna się robić. Nie chce mu się wiele rzeczy robić. To nie jest tak, że nie chce mi się, bo nie mam siły czy coś, tylko te zatoki wiecznie ćmią, przychodzą takie ostrzejsze bóle, ze słabych się takie ostre, dość mocne przebijają, później znowu schodzą i nie wiem, co się dzieje, bo funkcjonuję tu normalnie, jestem zdrów i przychodzi taki atak tych zatok, ten ból mocny i ja nie wiem, czy mnie boli głowa, czy szczęka, czy, bo to promieniuje. I teraz tak, biegać mi się nie chce, a lubię w tym momencie. Sportu zabrałem się uprawiać, no poszedłbym, ale gorzej mi się oddycha. Nie wiem, czy jestem przeziębiony, czy mam katar. Te stany są bardzo nieprzyjemne. Nie wiem, w tym momencie, jak je nazwać. Zatokowe. To jest tak jakby taki gaźnik w samochodzie, nie? Tak ja się zapuszczam. Jak już przejdzie, to kurczę, tak jak taki 3-litrowy samochód. A później go znowu łapie tak samo tutaj, przepraszam na to porównanie, takie może na miejscu wymyślone, więc nie wszystkie są takie udane, ale te zatoki sprawiają, że mam ból wokół oczu czasami. I wtedy zaczynam znowu, psychika zaczyna się zmienia i zaczynam być mniej podatny na to, co robię, czyli jestem nieaktywny. No bo niepokoję się, co to jest, jeżeli mam te zatoki nierozpoznane, czy to, czy jest mam coś chore, czy mi jakieś zęby, ból zębów, bo to gdzieś w tych okolicach policzków może atakować w różnych kierunkach i wydaje mi się, że coś może mam ze szczęką, jakiś stan zapalny. Może być bardzo taki śpiący, łagodny godzinami, a może wejść tak mocny, że w tej okolicy nie chce mi się nic już. Co robić? Cofam się do tyłu i nie wychodzę. Co robić? To leczyć zatoki. Mam te masaże robić, zatoki leczyć, uodparniać organizm różnymi metodami naparzania, saun, kąpielami zimnymi, gorącymi, naprzemiennymi. Oczywiście to nie można od razu wskoczyć do beczki z zimną wodą, jeżeli mam taką możliwość i później gorąco. Trzeba się spokojnie przygotowywać. Akupresurę stóp właściwą robić na zatoki, nos, gardło, bo to wszystko z sobą współgra. Oczy, uodparniać ten układ limfatyczny, też do tego dołączyć. I tutaj masaż i ruch, a w domu te warunki. Jeżeli mam okazję chodzić na basen z sauną, no to jak najbardziej. I po tej saunie zimne kąpiele, czyli wychładzanie i nagrzewanie celem uodpornienia. Jak się raz dobrze wyleczy zatoki, to one już musi będą prawie całe. Ale sauna na przykład jest niewskazana, jak ktoś ma znaki czy coś, to wszędzie przeciwwskazane. Sauna jest wskazana dla wszystkich. I są tak zwane przeciwwskazania w życiu. I teraz wam coś opowiem. Jak idę teraz na jakiś obiekt, bo 10-20 lat tego nie było tego, że ten może, tu może, teraz nie. Tych przeciwwskazań jest coraz więcej, bo coraz więcej jest, no tak samo jak coraz więcej przepisów do przepisów i przepisów do tych drobnych przepisów. I to nam komplikuje życie. Na saunę może wyjść każdy. Z nadciśnieniem też. Ale on musi wejść logicznie. A poza sauna ma różne poziomy temperatury. W saunie można przebywać 5 minut, a niekoniecznie 15. Takie przeciętne wejście to jest 15 minut. To po co ja mam na 15 wejść? To wchodzę sobie na 5 i siedzę na dole, nie na górze. Są tacy, że siedzą na górze po pół godziny i mówią, że jest za chłodno, a tam już jest 120.
No ale to są już ci, co mówią, że jako wiązkami maszynie, że jest za słabo. Także nie będziemy tego kontynuowali. Czyli można, tylko krócej, a z żylakami. A co się stanie, jeżeli ktoś ma poważne żylaki, to nie powinien ich nagrzewać. Ale może sobie ręcznikiem przykryć i posiedzieć kilka minut, żeby się tu spocić dobrze. I później wyjść i posiedzieć dłużej w zimnej wodzie. Wszystko trzeba umiejętnie zrobić. A nikt nie mówił, że jest zabronione. Albo z zawałem, po zawale nie można na salę wyjść, też można. Tylko siedzieć w średniej temperaturze i nie za długo. Zrobić sobie 2-3 wejścia. Między wejściami 15 do 30 minut przerwy. I po każdym wyjściu prysznic, nie od razu w basen albo w beczkę z wodą, żeby ten pot tam swój dostawić, bo później ktoś następny chce wejść, tylko umyć się i dopiero w chłodną wodę. To są zasady, których my nie znamy. Lekarze ich też nie znają i ci, którzy otwierają baseny czy pracują, wtedy piszą: ciąży nie, tu nie, nadciśnienie nie, z ciemną nogą nie, z długimi paznokciami nie. I jest taka litania na nie. Jak ktoś chce książkę wydać, to musi, ja nie chodzę, ale inni idą do profesora jednego, drugiego, żeby autoryzował. No to profesor tak od tego mówi, przy tym nie, na wszelki wypadek, ale jego podpis chce, żeby tam był. Drugi też, przy tym nie, w mojej specjalności, ale się podpisze. I sławę zdobędzie, ale zastrzeżeń, tych zastrzeżeń rośnie. A nam jest wszystko można robić, tylko odpowiednio przestrzegać pewnych procedur. Czyli wchodzisz na saunę i siedzisz nisko, gdzie jest 5 minut, a nie 15. Wychodzisz, kopiesz się i chłodzisz. Zawsze jest zimny prysznic, albo beczka z wodą, albo basen z lodowatą wodą. I wtedy każdy może wejść, tylko